Aksjony to jest jedna z najbardziej atrakcyjnych hipotez wyjaśnienia problemu ciemnej materii. Drugą z najbardziej popularnych hipotez jest cząstka bardzo słabo oddziałująca, którą z angielska nazywamy WIMP. Warto wyjaśnić, że WIMP to nie jest cząstka, tylko to jest klasa cząstek. To znaczy, pod szyldem WIMP możemy zmieścić bardzo wiele różnych cząstek. O bardzo różnych masach, o bardzo różnych oddziaływaniach. Poszczególne teorie przewidują oddziaływania w jakimś zakresie, w zależności od danej teorii, i również bardzo różne masy. Samej masy nie potrafimy określić. Masa cząstki ciemnej materii może być wiele, wiele rzędów mniejsza niż masa elektronu, lub może być wiele, wiele rzędów wielkości większa niż masa elektronu lub protonu. Tak naprawdę możemy obszar mas, jaki jest dozwolony dla cząstki ciemnej materii, rozciągnąć na ponad 20 rzędów wielkości. Tak samo oddziaływania cząstki ciemnej materii wiemy, że muszą być słabsze niż obecnie obserwowalne oddziaływania, słabe, ale mogą być dużo słabsze. Mogą być tak słabe, jak oddziaływania grawitacyjne, bo wszystko oddziałuje grawitacyjnie, więc słabsze już nie mogą być. I to jest znowu ogromny obszar oddziaływań, rozpinający ponad 20 rzędów wielkości. Zakładamy, że cząstki, które nazywamy WIMPami, weakly interacting, słabo oddziałujące, oddziałują niegrawitacyjnie, albo raczej nie tylko grawitacyjnie, ale również słabo, w sensie słabych oddziaływań subatomowych, fundamentalnych. I jeżeli tak oddziałują, to znaczy tak naprawdę oddziałują tylko z cząstką takiego oddziaływania, to wtedy będą obserwowalne. Można je obserwować w detektorach podziemnych za pomocą metody bezpośredniego poszukiwania, lub można ich poszukiwać innymi metodami, tak zwanymi pośrednimi.